I on tak się bardzo śmiesznie denerwuje, jak się go tak złapie. Jakiś czas temu jeden z moich widzów podesłał mi takie nagranie. I przy okazji zadał pytanie, czy nagrany stwór jest prawdziwy. No więc spieszę z odpowiedzią, oczywiście, że tak. Co więcej, ten stwór nie tyle, że jest prawdziwy, to jeszcze jest dosyć popularny w Meksyku. A co to dokładnie jest? Przedstawiony stwór to jest taki szarańczak należący do rodzaju Tropidacris. I one są bardzo duże i bardzo ładne swoją drogą, bo może wygląda trochę obrzydliwie i faktycznie jest jak pół ręki. Natomiast jak ten stwór rozłoży skrzydełka, bo tak on potrafi jako tako latać, to zobaczycie, że pod spodem ma niesamowite i jaskrawe barwy. I nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce również bez najmniejszego problemu możemy spotkać wielu, ale to wielu kuzynów tego Tropidacrisa. Mówię tu o konikach polnych, których mamy zatrzęsienie na łąkach, to są te takie małe, śmieszne, skaczące stworki. Innym świetnym przykładem jest to, co możemy kupić w praktycznie każdym sklepie zoologicznym, a mówię tu oczywiście o szarańczy. Tak, szarańcze są bardzo bliskimi kuzynami tego oto stworka z nagrań, też są prostoskrzydłymi, tak zwanymi krótkoczułkowymi. To będzie po frunie. Mówiłem, one sobie lubią poskakać i polatać. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o właśnie szarańczy, czy innych prostoskrzydłych, krótko- czy długoczułkowych, to możecie sobie zobaczyć jeden z moich ostatnich filmów, gdzie mówiłem o naszych polskich pasikonikach. Znowu uciekła. Zielonych. Natomiast dlaczego ja wam w ogóle o tym mówię? Otóż skoro już odpowiedziałem wam na pytanie, co znajduje się na filmie i płynnie przeszliśmy do pasikoników, to myślę, że pora przedstawić wam głównego bohatera dzisiejszego filmu, a jest nim... taki oto dziwny, zielony, wielki zwierz. Ja na cele filmu będę nazywał go pasikonikiem, chociaż w teorii i wedle logiki, którą przedstawiłem wam ostatnio, to pasikonik nie jest, ponieważ nie należy do rodzaju tettigonia. Natomiast jako, że jest duży, zielony i prawdopodobnie skaczący, chociaż te skoki wykonuje tak dosyć niemrawo, no to powiedzmy, że w cudzysłowie będzie to pasikonik. Ten film będzie o dużych pasikonikach, o naprawdę dużych pasikonikach, o dużo większych pasikonikach niż możemy spotkać w Polsce. I teraz ja wiem, ktoś przyjdzie i powie, łopanie, ja takiego albo jeszcze większego to wczoraj w stodole widziałem. No, wiem, że takie historie będą się pojawiać i takie historie się praktycznie codziennie pojawiają, natomiast będę z wami brutalnie szczery, ja w te wszystkie historie o gigantycznych robalach nie wierzę. Dlaczego? Ponieważ przez praktycznie ponad 20 lat mojej przygody z owadami, bo już tyle się tym interesuję od dzieciaka, no to natrafiałem na niezliczone historie, gdzie występowały gigantyczne pająki, gigantyczne pasikoniki, gigantyczne szerszenie, czyli generalnie owady lub pajęczaki, których ludzie się w mniejszym lub większym stopniu boją lub brzydzą. I zawsze, ale to zawsze, zawsze wychodziło na moje i zawsze te owady okazywały się dużo, dużo mniejsze niż w wyobrażeniach i w historii właśnie tych ludzi, którzy opowiadali te historie, tak? Ja wiem, że tutaj zaraz powiecie, że a tam bujda panie, ja 15-centymetrowego pasikonika widziałem i co? I udowodnij mi, że tak nie było. No nie udowodnię, oczywiście, że nie udowodnię. Natomiast z racji tego, że nasze polskie pasikoniki dorastają do max, no nie wiem, 5-5,5 cm, to po prostu takie historie nie mają racji bytu i nie mają żadnego poparcia w obecnym stanie wiedzy entomologicznej. To teraz wracając do tego ptysia, bo pewnie macie dużo pytań. Między innymi pytania będą takie. Gdzie to występuje? Co to do cholery jest? Dlaczego to jest takie wielkie? Skąd ty to wytrzasnąłeś? I czy to gryzie? Odpowiemy sobie po kolei na te wszystkie pytania. Zacznijmy od takiej podstawy podstaw, czyli co to w ogóle jest? Słuchajcie, to jest owad należący do rodziny pasikonikowatych, czyli właśnie w cudzysłowie pasikonik. Jego naukowa nazwa brzmi Psilliquophera grandis i ten człon gatunkowy grandis już może wskazywać na to, że mamy do czynienia z dosyć potężnym kalibrem, jeśli chodzi o owady. No taki duży pasikonik, tak? Nie ma polskiej nazwy, a przynajmniej ja takiej nie znam, ja takiej nie słyszałem. Ty nie będziesz mnie dogryzł chyba, co? Także już wiemy, co to jest. Teraz, gdzie to występuje? No bo ten owad jest żywy, jest prawdziwy, on nie jest zrobiony z tektury czy z plastiku, on naprawdę sobie żyje, więc takie owady muszą gdzieś na świecie występować. I jak się okazuje, takie owady występują na Papui Nowej Gwinei. To jest taka wyspa na południowym wschodzie Azji. No i wiecie, my mamy nasze pasikoniki zielone, Papuasi mają takie pasikoniki. Co więcej, na tej wyspie, to jest temat na kompletnie inny film i kompletnie inną historię, występują największe motyle dzienne na Ziemi. One są takie, więc w ogóle tam wszystko jest wielkie. Pasikoniki, motyle, chrząszcze, co chcecie. Spytacie się, okej, ale czy to jest na przykład, nie wiem, największy pasikonik na świecie? I tutaj odpowiedź wydaje mi się będzie brzmiała nie. Jako, że te rejony, czyli południowo-wschodnia Azja, między innymi właśnie Papua Nowa Gwinea, Malezja, one słyną z takich olbrzymich prostoskrzydłych, które są wielkie, zielone, robią mnóstwo hałasu.
po prostu to są giganty w świecie owadów, to jednak wydaje mi się, że pod względem zarówno rozpiętości skrzydeł, jak i długości samego ciała, to nie jest największy pasikonik na świecie, ale z całą pewnością jest to topka. Więc no tak, to jest po prostu gigant i tyle. Kolejne pytanie. Czy takie coś gryzie? Wydaje mi się, że nie. Znaczy, powiem tak. Na pewno jest w stanie ugryźć, ponieważ posiada bardzo silne żuwaczki, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby on mnie ugryzł i całe szczęście, bo to podejrzewam byłoby dużo bardziej bolesne niż w przypadku naszych pasikoników. Także tutaj raczej nie ma się czego bać. Ten stwór raczej człowieka nie gryzie i raczej na człowieka nie poluje. Szczególnie, że ja te stworki wychowałem tylko i wyłącznie na roślinach, to znaczy na dębie i na jeżynie. To był główny pokarm, którymi je karmiłem. No i sobie wyrosły właśnie takie. Kolejne pytanie. Skąd ja takie cholerstwo wytrzesnąłem? Otóż kilka miesięcy temu na giełdzie terrarystycznej bodajże w Gliwicach udało mi się kupić 4 sztuki takich niewielkich pasikoników. One właśnie wtedy były no tak z 5 razy mniejsze, powiedzmy. Kupiłem 4 sztuki po chyba 40 zł, więc to nie był majątek. No i właśnie po miesiącach hodowania, miesiącach dostarczania im świeżych roślinek wyrosło właśnie takie coś. To, moi drodzy, jest już dorosła forma, bo ma w pełni rozwinięte skrzydła. Znaczy, w pełni rozwinięte, no po prawej stronie ma w pełni rozwinięte, po lewej stronie te skrzydełka niestety się tak trochę podwinęły i ten okaz nie jest idealny, natomiast z tego co wiem, nie przeszkadza mu to, on je normalnie, żyje normalnie, chodzi normalnie, więc w sumie nic się nie dzieje. Natomiast jest to jak najbardziej forma dorosła tego owada, on już większy nie będzie i to jest samczyk. No bo nie ma pokładełka, co jest takie bardzo charakterystyczne u prostoskrzydłych długoczułkowych, czym ten właśnie owad jest. Samica byłaby troszkę większa, no i miałaby właśnie to pokładełko, czyli ten sztylet z tyłu. Dlaczego mówię o tym, że to jest forma dorosła i ma skrzydła? Ponieważ jak zobaczycie, jak wygląda forma niedorosła, czyli w teorii nimfa, to są dwa kompletnie różne światy. One się tak kolosalnie różnią. Co prawda różnią się praktycznie tylko w pełni wykształconymi skrzydłami. To jest w zasadzie jedyna różnica, może troszkę rozmiarem. Ale te skrzydła dają no, tak piorunującą różnicę w wyglądzie, że to jest koniec świata. Zresztą sami zobaczcie. Co do samego wyglądu, no to jako, że to jest owad, to posiada wszystkie te cechy, które owady powinny mieć. Czyli mamy ciało podzielone na 3 główne części. Głowa, tułów, odwłok. Z czego tułów dzieli się na śródtułów, przedtułów i zatułów. Czyli znowu na 3 części, tak jak dzida bojowa. No i z każdego tego elementu, czyli z przedtłowia, śródtłowia i zatłowia, wyrasta po jednej parze odnóży. Tu się wszystko zgadza. Ale jeżeli spojrzymy na taką niedorosłą postać od góry, czy nawet na tą od góry, no to kurczę, coś tu się nie zgadza. Nie mamy jakiś taki wielki garb, wielką tarczę, nie wiadomo o co chodzi, która u nim zakrywa praktycznie całe ciało, no i nijak to się ma do tego podziału na 3 części. Otóż okazuje się, że ta wielka tarcza, ten dziwny twór na ich plecach, to jest nic innego jak bardzo rozwinięty przedtłów, który po prostu chroni je przed drapieżnikami. A jeszcze lepsze jest to, że on jest w środku pusty. To znaczy, to jest tylko taka skorupa. Jakbym go teraz tak bardzo brzydko zgniótł, no to po prostu to się zmemle i tyle z tego zostanie. To jest w środku puste, no i zakrywa nasadę skrzydeł. Powiem wam tak szczerze, że on na dorosłość wyliniał kilka dni temu. I ja jak pierwszy raz go zobaczyłem, bo jak normalnie wstaję do pracy, to sprawdzam, co tam się dzieje pobieżnie u moich zwierzątek. No i jak zobaczyłem, że takie coś siedzi na boku hodowlarki, no to po pierwsze się trochę przeraziłem, bo myślę sobie, jasny gwint, jakie to jest ogromne. A po drugie, no strasznie się zajarałem, bo przecież to jest cudo natury, nie? No tego nie ma naprawdę jakoś dużo osób w Polsce, tak? No wiadomo, są pojedyncze hodowle, ludzie to rozmnażają, ludzie to kupują, ludzie to sprzedają. Ale koniec końców jest to bardzo, bardzo, bardzo niszowy gatunek, którego no ciężko jest spotkać. Nie wiem, czy ktoś jeszcze to ma we Wrocławiu. Jeżeli ma, to oczywiście dajcie znać. Ja jestem jednym, podejrzewam, z niewielu. I spokojnie, to nie jest tak, że jak taki owad wyfrunie nam na zewnątrz, to zaraz się zacznie rozmnażać i zaraz nam tu zasiedli Polskę i zaraz zacznie nas straszyć. Nie, to tak nie działa. I on tak się bardzo śmiesznie denerwuje, jak się go tak złapie, dlatego nie chcę go wkurzać, bo jeszcze mnie tu zacznie gryźć. Także podsumowując, moi drodzy, przepiękny owad, wart hodowli, wart obserwacji. Jest w zasadzie bardzo prosty w hodowli, bo ja naprawdę, jedyne co musiałem robić, to po pierwsze sprzątać kupy i po drugie wymieniać mu roślinki co parę dni na świeże. Oczywiście roślinki miałem w słoiku z wodą, więc to nie było jakoś bardzo angażujące, ale potrzebuje sporo miejsca, żeby mógł poprawnie rozwinąć te skrzydełka. Ja najwidoczniej dałem mu, nie wiem, albo za mało miejsca, albo coś mu przeszkodziło. No i właśnie tę prawą stronę po prostu sobie tak niefajnie
rozwinął. A ostatnia ciekawostka jest związana z tym, że jako, że to jest dorosły samiec, no to dorosłe samce pasikoników i nie tylko pasikoników, ale wszystkich prostoskrzydłych długoczłukowych, one wydają dźwięki, tak? No między innymi świerszcze. Przecież kto z nas nie zna śpiewu świerszcza? No to skoro to jest dorosły samiec, no to on będzie mi śpiewał, a przynajmniej bardzo chciałbym, żeby mi zaśpiewał, bo jeszcze nie udało mi się usłyszeć tego ich śpiewu. A ciekawostka jest taka, że oprócz wydawania dźwięków, takie prostoskrzydłe, one również potrafią odbierać dźwięk. I ktoś się zastanawia, no dobra, czyli mają uszy, tak w skrócie. Ale hitem jest to, gdzie one mają te uszy. Jeżeli się przyjrzycie, to na goleniach przedniej pary odnóży, one mają takie jakby dziwną błonę, taki dziwny twór, coś jakby miały dziurę w nodze. I okazuje się, że to są ich uszy. Takie duże pasikoniki słyszą poprzez nogi. Tak w skrócie. Więc jest to niesamowity twór natury, bardzo ładny, bardzo zielony, bardzo jaskrawy. Jestem ciekaw, jak długo on pożyje, no bo ja już go mam dobrych parę miesięcy, on wyrósł sobie, wiecie, z takiego no i do takiego rozmiaru i czekam jeszcze aż pozostałe dwa. Miałem cztery łącznie, ale niestety jeden mi padł, więc jeszcze czekam oprócz tego na dwie sztuki, żeby też skoczyły na tak zwaną dorosłość. No ja jestem, słuchajcie, zachwycony, to jest w ogóle hit hitów. Ja zawsze chciałem mieć takiego dużego zielonego pasikonika, no i w końcu się udało i mogę też go wam pokazać. Dajcie oczywiście znać, jak wam się podoba i tym samym widzimy się w kolejnym filmie. Hej!